Witam Państwa serdecznie. Jestem dietetykiem klinicznym, nazywam się Monika Kalińska. Jesteśmy w tej chwili w KCM Klinik we Wrocławiu, w Centrum Dietetyki i Zdrowego Żywienia przy ulicy Kruczej 2A. Pewnie Państwo czują, jaki upał nam doskwiera, dlatego zrobimy dzisiaj bardzo orzeźwiającą potrawę. Będzie to gazpacho. Po przepis sięgnęliśmy do kraju, w którym problem upałów jest codziennością, mianowicie do Hiszpanii. Żeby przygotować gazpacho, potrzebne będzie nam około kilogram pomidorów, czyli około 5 sztuk, jeden świeży ogórek, jedna duża papryka czerwona i około 4-5 łyżeczek oliwy. Możemy użyć koperku, nada on większej świeżości całej potrawie. Największym plusem potrawy jest to, że jest niesamowicie prosta, a jak wiadomo, w takie upały nikomu nie chce się gotować. Bardzo bogata w beta-karoteny, które mają właściwości przeciwnowotworowe. Warzywa możemy kroić w grubą kostkę, dlatego że później i tak wszystko będzie zblendowane. Dodajemy szklankę wody i blendujemy. Na cały garnek gazpacho użyjemy duży pęczek koperku. Koperek należy pokroić bardzo drobno, ponieważ gazpacho pijemy ze szklanki. Dodatek oliwy do potrawy dostarczy nienasyconych kwasów tłuszczowych, które poprawiają profil lipidowy. Proszę pamiętać o tym, żeby oliwę dodać na samym końcu, dzięki temu unikniemy niezdrowego procesu smażenia. Dokładnie zblendowane studzimy, po czym wstawiamy na godzinę do lodówki. Tak schłodzone gazpacho sama chętnie pije w takie upały. W jednym z następnych odcinków pokażemy, jak z gazpacho przygotować paella marinara.